Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy tydzień temu pierwszy raz odwiedzaliśmy kolegę Grzegorza Cymera, on nam pokazywał swoje gołębie, gołębniki. To był tuż był przed swoim ostatnim lotem, ten lot, który te gołębie dosłownie zrobiły kilka dni po naszym odjeździe. Bardzo dobrze te gołębie przyleciały, to chyba Grzegorzowi to też widzimy. Trochę nawet nie to, że mina ten, tylko smutno się bardziej zrobiło, bo tak dobrze poleciały. To był ostatni lot u Was w oddziale, a te gołębie bardzo dobry wynik wykręciły, tak można powiedzieć. No tak, no bo przede wszystkim witam wszystkich hodowców, koleżanki i kolegów. No i tak jak dążymy do końca z tą hodowlą, to chciałem opowiedzieć jak z tymi wynikami. No więc 7 gołąbków z tych gołębi, ponieważ film się ukazał, nie pojechało na ostatni lot. Nie o lotnikach mówimy. Mówimy o tych to, lotnikach. Co planowałeś wcześniej, że wszystkie mają iść, to 7 wyciągnąłeś. Tak, 7 gołąbków nie pojechało w ogóle. Pojechały. To te najlepsze zostały? Tak, najlepsze gołębie, które prowadziły w oddziele. I te gołąbki zostały zostawione w domu. Dwa z nich właśnie były prowadzące w oddziele. No i te, które tam bardzo miały ładne wyniki w tym roku, to też były zostawione. Ale no dzisiaj już chcę kolegom wszystkie pokazać. Miałem je pokazać oficjalnie je tydzień temu już, bo już miałem nie lecieć tego ostatniego lotu. No ale ze względu takiej, że namówili mnie koledzy z Polski, w ogóle tu z oddziału i z okolicy, żeby zakończyć jakoś tak godnie ten sezon. No i udało się, wygrałem mistrza oddziału w całości i z 50, także wyniki są w miarę czyli przyzwoite. Oddział 0347 Czeszów tak. Ma mistrza w postaci Grzegorza Cymera, który niestety tak tym akcentem miłym no, tak się fajnie złożyło, tak się fajnie złożyło no, na koniec, no chociaż powiem szczerze, że trochę no, tak trochę przykro mi, że no, w takich okolicznościach muszę skończyć z gołębiami, no bo jeszcze tym bardziej, że te gołębie były prowadzone w większości prawie miesiąc i tydzień przez syna w zupełności, także no bardzo mi się cieszę z tego. Czyli te gołębie lecą jak gdyby bez możliwości nawet ingerencji. I co ciekawe, ty dałeś ich na lot ile, pamiętasz dokładnie? Ja ich dałem teraz ostatni? 64. I wszystkie co do sztuki wróciły? Tak, wszystkie do sztuki wróciły bardzo szybko. Tak, jednego samczyka brakowało jakieś godzinę po przylocie, bo konkurs bardzo szybki był. Te gołębie przylatywały, nawet tutaj byli koledzy. Przyjechał jeden pan z Holandii po odebranie sobie młodych. Te młode, o których mówiliśmy wtedy. Tak, tak, bo to jest pan, który jest Polakiem, ale mieszka w Holandii. I do czego zmierzam? No i te gołąbki pokazały tutaj naprawdę fajną klasę. Przyleciały, nie chciały w ogóle usiąść. Pierwsze to się dopiero zleciało, 5 dopiero siadły. Później znowu też tak przylatywały. Także przylatywały takimi pojedynczymi, ale zbierały się, latały długo dosyć, bo to króciutki lot, wiadomo, gołębie już rozkręcone. Dosyć mocna forma, w ogóle nie chciały usiąść. Ale one też tutaj, bo mamy taką listę jedną, pokażemy od razu, tak, no a propos wyników. Teraz, bo właśnie tu pan do mnie zadzwonił, chciałbym też odpowiedzieć na kilka pytań, które tutaj, znaczy na kilka, no. Pytań jest ogromno. Właśnie dużo pytań. Tych pytań było bardzo dużo, no i chciałem to na pewną część, żeby nikogo nie urazić, nie ominąć, chciałem na te pytania odpowiedzieć kolegom. I jeden pan tu prosił, żeby pokazać te lotniki, które są na papierze, bo tak o nich mówię. No i tak się mówię, prosiłem tutaj wczoraj rachmistrza, żeby to wszystko zrobił. Więc lotniki wyglądają w ten sposób. Jak widać, tych lotników jest na 60 sztuk, jakieś prawie 30 moich. Ja tylko pokażę, co chodzi, bo kolega na czerwono to zakreślił te nazwiska innych kolegów, no nie, żeby nie było, że tam ochrona danych osobowych było coś, ale zostawił swoje nazwisko i widzimy kolega Grzegorz Cymer i numer gołębia, czyli 5773, 180 tak po kolei tego. Dobrze, i ja chcę pokazać te gołąbki, tego gołąbka pokazywałem. Przepraszam, i teraz ale to jest lista skąd? To jest według punktacja gołębi według koeficjentu. Koeficjentu, tak jest. I teraz tak, tutaj mamy lotnika, którego koledzy już znają i widzieli. Jest to gołąbek, którego. 7773, tak? Tak, ten 73, który mówiłem, że ma taki wspaniały wynik. Jest to gołąbek, który właśnie jest tego Werkamen razy Manders. Wspaniałe gołębie, jest ich kilku braci tutaj, mają wybitne wyniki, no przepięknie te gołąbki chodzą. Także proponuję go, bo wszystkie gołębie jak jeden, nie zostawiam ani jednego gołębia na hodowli. Wszystkie gołębie do nogi będą do sprzedania. Na aukcji mamy ich wystawione, widzę, tak. Że tam jest trochę z rozpłodu i większość to gołębie młode. I to jest najlepszy lotnik w oddziale. I ten gołąbek też jest uczestniczy w mojej takiej w tegorocznej drużynie do kategorii C, która uzyskała wynik, już mogę powiedzieć oficjalnie, bo taki dostałem od rachmistrza, 37,03 w kategorii C. Tam inne wyniki są też dosyć dobre, ale krótkie loty były zawalone zupełnie, także... No i maratonu też jest słaby, bo niewytypowane były te, co trzeba gołębie. Przeleciały, jak gdyby duży wiatr był. No ale jakoś sobie niektóre poradziły. I ten ma, tak jak mówiłem, 300, no teraz możemy sobie sprawdzić, 388 koeficjent.
z 12. 12 konkursów. Tak, i on włożony był, następnie nie był w tym. No tą listę, przepraszam ci przerwę, my tą listę też skan zamieścimy, także sobie będzie można dokładnie te wszystkie wyniki znaleźć. Kolejny, a teraz to do drugiego gołębia przechodzimy? Drugim gołąbkiem jest gołąbek z mojej znowu wspaniałej samicy. Ja muszę go znaleźć, bo... Ty mówisz o tym 180? Tak. Jest to samiczka, która zrobiła znowu 12 konkursów. Tak, 180. 688,44 ma koeficjent. I to jest, żebym Państwu pokazał, bo tutaj właśnie zadanie, pytanie drugie tam było, żeby pokazać te gdzieś ten... Rodowody. Rodowody od razu. Ty pokażesz, szukaj rodowody, a pokażmy samiczkę, o, tak ona wygląda. Niebieska też zrobiła też. Tak. Ona w tym roku była kilku razy w piące. W zeszłym roku jako roczna była pierwsza na oddział. Także ona tak dosyć ładnie, miała chyba 5 albo 6 konkursów takich dosyć fajnych. Ale... Syn przygotowywał, to właśnie... Tak, syn przygotowywał, będzie, nie wiem... To będzie jego... zaraz tu, zaraz numerem. 250, 122, 140, 15, to będzie tu już zaraz. Pomału się zbliżamy. 77, 86, 23, 57. Blisko, ale widzę, że to idzie trochę. Trochę trzeba poczekać. To trochę tych rodowych, bo to są wszystkie właśnie z tych lotowych gołąbków, tak żeby każdy sobie mógł zobaczyć w Polsce, jak to wszystko wygląda. O, jest. I to mamy tą samiczkę. To mamy samiczkę i ta samiczka się wywodzi z oryginała Hubena. Jest to bezpośredni wnuk po Junga Artist Mony w takiej krzyży i z drugiej strony Rico Fiara. Jak się orientuje, to taki chyba jest jedyny w Polsce, który jest tak blisko i bezpośrednio właśnie... Jeżeli chodzi o Junga Artista, tak? Tak. I to jest wspaniała samica, zrobiła 12 konkursów, dużo szpicowych konkursów, już trochę zaczynają wyrzucać pióra, widać, że się z siebie pierzą, ponieważ no już gęby nie latają i od razu... No i od razu zaczynają z siebie rzucać piórka. My tutaj tym gołębiom właśnie zrobiliśmy dzisiaj zdjęcia, także będziemy sukcesywnie je na giełdzie zamieszczać. Jak tak. Się skończą gołębie młode, pojawią się te lotniki, gołębie też rozpłodowe właśnie. To jest ta samiczka, którą chciałem kolegom pokazać. Następną samicą jest od kolegi, to jest Vandenabele. Tak, to jest ten jeden z nielicznych gołębi, które mają nie początek 0,347, a 0,416. I to jest gołąb o końcowym numerze 4077. Też ma 12 konkursów. I chyba tej samicy tu nie mam. Zaraz ją przyniesiemy. Trzy samiczki tutaj nie mam. Następnym gołąbkiem jest Szali, ponieważ te gołąbki też wspaniale... Szali na pewno jest, bo tu nawet widzę. Tak, tu. Bo Szali jakieś tu były. Tu jest chyba, tak. ten. Nie wiem, czy to ta, bo to jest 153 kilka. 153 ma. To jest kilka. Tak, 153. I tu jest jej rodowód. O, i to jest jej rodowód. I ta samica się wywodzi z takiej samicy. Zaraz ją pokażę. 77-56. Ta samica w tym roku miała 11 konkursów. Pokażmy, jak ona wygląda, tak z boku. O. Tak, ona wygląda tak, skrzydło, tak, widać, szali, taka barwa rzuciła jest, mocno już pióra. Ponieważ no, trochę inaczej były prowadzone niż powinny być w tym roku, no ale bardzo ładny wynik zrobiły, to nie mam co ich, jak to się mówi, zwycięskiej drużyny się nie ocenia. I teraz tak, ta samica, która jest jej matką, w 2014 roku, jak żeśmy zaraz zaczęli lecieć z rejonem Milicz, miała wyprzedzenia 15 minut nad rejonem, a czołowi hodowcy dopiero pół godziny mieli gołębie po tej jej matce. W zeszłym roku ona była 20 w Polsce w lotach dalekodystansowych i 36 bodajże, tak. 36 w Polsce z wyczynem. Także wywodzi się z naprawdę wybitnych gołębi. Ojcem jej jest właśnie ten mój kulawy, super champion. Także naprawdę wspaniała samiczka. No i tak jak widać leciała dosyć fajnie. W tym roku następnym lotnikiem, bo tu jest dosyć dużo z tych 11, jest 122, to jest córka mojej pantery i ona jest taka niebieska, bo była 122 i 121 i one wychodzą też takie jak widzimy. Zobaczmy, gołąb z 15 roku. 15, tak, 121, jest to córka mojego gołąbka. 122. 122, to jest córka mojego właśnie złotej pary, jak to się na nią mówię. Czyli z pantery razy mój 47. A propos tego 47, ostatnio tak się rozpędziłem z tymi tutaj omawianiem tych gołębi, że zapomniałem jedno pokolenie. I bardzo kolegów przepraszam, bo koledzy mi zaraz na to zwrócili uwagę, miałem nawet zapisane, że zapomniałem o mojej super samicy 4773 i właśnie 4774, które nazwałem jako lotniczki, a to są samice rozpłodowe, nigdy nie latały. Ale no już w tym całym stresie troszeczkę takiego stresu miałem. I takie zacząłem rzeczy mówić. A tu mamy tego gołębia 122 i popatrzmy, ona jest po
Ona jest bezpośrednio po panterze, czyli tak, po czarnej. A też z tej linii co poprzednio, ten Blue Diamond. Dokładnie z mojego tego 11444 kulowego, z którego najwięcej jest, i z mojej starej 26. To jest właśnie ona i ona w tym roku wyleciała, tak jak ją tutaj mamy, 11 konkursów. Także to jest ta saniczka. Następnym gołąbkiem, którego może pokażę, to jest samczyk. 256, też tego pokażę? 256. Tak, z 13 roku. O, i tu rodowód, też mamy od razu go. Od razu się pod ręką znalazł akurat rodowodu. To jest, także. Proszę bardzo. I też widzimy cały czas Blue Diamond, ten się przewija. Tak, tutaj. I tutaj jest włączony gołąbek z gołębi Bogdana Michalaka. 10-100, jego matką była. Pokażmy tak na kartę. To jest super szali. Wygląda w taki sposób. I ten gołąb był w zeszłym roku w mojej drużynie wicemistrza okręgu w kategorii A mistrzowskiej. Także ten gołąb dosyć fajnie też się spisywa. Także no, też byłem z niego zadowolony, jako jeden się został z tej głębi, ale dosyć fajnie sobie daje. Tipesy jeszcze cały czas mają, tutaj widzimy tak. Taurisy, znaczy się dosyć. Tak, także ten gołąbek zrobił 10 konkursów, 530 koeficjent, w tym roku też dosyć fajnie tam wyleciał wyniki, no ale już do wyników nie chcę się zagłębiać, bo nam zabierze zbyt dużo czasu. I jego ojcem jest właśnie bezpośrednio 11444, czyli kulawy. Także no, Państwo widzicie, to co są za gołąbki, z jakich są. Teraz pokażę gołąbki. To są dwóch synów. Najpierw może pokażę jednego. Ale one to są nakrapiane takie. One może troszeczkę się pogubimy, no ale to dobra. Już nie będziemy tam zadać na te lotniki, bo bym musiał tutaj cały dzień siedzieć, bo tych lotników trochę jest. To jest gołąbek 126. 126. I ten gołąb się wywodzi bezpośrednio. Czy mamy tak od razu? Nie wiem, czy w ogóle tutaj jest. No właśnie, tak mi się zdaje. A to ale opowiedz wtedy, opowiedz. Opowiem, a koledzy sobie i koleżanki zobaczą rodowody, bo może tu go nie być, bo to. Nie, to właśnie tak, to może no, nie tak spontanicznie to robimy, że no nie ma sensu po prostu. Ale do czego zmierzam? 126 to jest syn mojej 7826 i gołąbka z Kopmanów z linii Helena razy Herkules. Czyli jest bezpośrednim wnukiem Herkulesa i wnukiem Heleny, ponieważ 308 to była jego matka, czyli córka Heleny. To hodowli Faes, Piera. I tak, bardzo dobre gołębie, które on tam, ja tam sobie już je wcześniej oglądałem i mi się bardzo spodobały. I on właśnie jest tutaj takim moim super lotnikiem. Typowałem go w tym roku i dawał sobie bardzo fajnie radę. Jego brat był w tym roku z gniazda, bo zaraz go pokażę. To jest ten gołąb, który miał kontuzję, który urwał sobie dziób. Tak widzimy, on tutaj miał uszkodzony dziób. Ale ma lekko tylko wykrzywiony. Lekko ma skrzywiony i ten gołąb przyleciał pierwszy na rejon i zrobił też po tej kontuzji już. Wspaniałe konkursy. I to jest tak jak mówiłem, 125 numer. Także to jest syn znowu tej 7826, które wspaniale przekazują geny i będzie ktoś z nich bardzo zadowolony, bo z nich mam bardzo dużo, nie jak wyjdą szali takie. Dosłownie, no ale no, takie samo to są z Jansenów, to w tych kolorach niebieskich właśnie będą często się pojawiać tam szali kolory. Teraz pokażę jeszcze może jednego z tych wybitych, których dobre młode daje. Właśnie też, to jest też syn oryginalny, mojej 26. I to jest gołąb bardziej długodystansowy. Jaki ma numer ten gołąb? 7780. 12 roku. Wspaniały gołąbek. Dużo już zaczyna się po nim pokazywać, także jak ktoś go kupi, on ma takie specyficzne, rozpłodowe oko, jak ktoś widzi, takie rozlane. Tam nie wiem, czy właśnie gdzieś tu jest, ale no, mówię już, nie zdążę, nie zdążę, bo dopiero one są wydrukowane, bo to syn robi i na bieżąco je tutaj dostawaliśmy. Dlatego o, jest tu nawet ten rodowód do tej jednej samicy, która tam jest właśnie z Herbots Vandenabele, nie? Z Bliskema. No ale to już mówię, to już wszyscy sobie tam będą oglądać, jak już będą wystawione. Także to jest ten jeden znowu syn z mojej 26, który jest dosyć fajnym gołąbkiem. Teraz pokażę te gołębie, o których mówiłem, a Państwu... Czarne. Tak, czarne. To z tej linii Pantery, tak? Tak, z linii Panter. To się wywodzi bezpośrednio po 444. One nawet niektóre mają takie obrośnięte nogi po tym 444. Widać troszeczkę, tak. No. Właśnie ten też tak ma. Ten ma numer dokładnie? 920. 20. I to jest... 16 roku, gołąb roczny. Tak, i to jest brat mojej pantery. To jest brat mojej pantery. To jest jeden gnieździak, a od niego z gniazda, z tego czarnego, właśnie o tej samicy, co opowiadałem, że wychodzą takie, taki pstrokaty.
I to jest numer 919. Czyli i to jest od niego sobie następujące numery. Tak, i to jest siostra i brat. Tak jak wcześniej kolegom mówiłem. Teraz, jeżeli chodzi o czarne gołębie, to niektóre wychodzą normalnie pstrokate. No tutaj, o tutaj mam jednego samca. To tak, tu miałeś też jeszcze czarne. A to jest całe właśnie, chciałem pokazać jednego samca. Bo czarne też właśnie mają niektóre białe piórko, na głowie troszeczkę, tak jak tu widzimy. Tak, takie mają właśnie, niektóre wychodzą. To jest, to wtedy wychodzą właśnie, jak jest inaczej połączone. No, także to jest właśnie 73, on też fajnie leci. Ten ma dokładnie 70, 50... 273 z 13 roku. To są naprawdę fajne gołąbki i po nich się pokazują, a gdzieś rodowody są. Później kolegom wszystkie rodowody opiszę. Teraz tak, pokażę tego gołąbka, który się otarł o, w zeszłym roku o bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o wynik w kategorii G, jako młody, przepraszam, jako roczny, który był 4 razy, 3 razy drugi, raz trzeci, no i raz później już nie dorobił. Ten ma jaki numer? I on ma numer 110. 110 z 2015 roku. Tak, ten gołąbek jest wspaniałym gołąbkiem, naprawdę wybitnym. Super leci. Jeszcze po nim nie mam takich jakichś gołębi, bo on jest zbyt młody, żebym mógł coś na jego temat powiedzieć, bo to jest... Na temat jego potomstwa. Bo wyniki ma bardzo dobre. Tak, jeżeli chodzi o jego klasę lotowania, klasę lotową, no to jest gołąb perfekcja, nie? No to taki gołębie bym chciał mieć. A skrzydło pokażmy mu jeszcze, zobaczmy. O. Tak, to jest taki gołąbek. No teraz pokażemy gołąbka 103. Też z 2015 roku, szali barwy takiej. Tak, i takie jak wychodzą, to wtedy one troszeczkę mają większy zasięg z tych Blue Diamond, ponieważ one są łączone z ryśawrublimi i z 500-ki super siadają te gołębie i można je wtedy bez problemu od roczniaka lecieć na 500 km. Te gołębie naprawdę fajnie lecą na 500 km od rocznego. Pokaż, zobaczymy sobie, lubią. Czy się jakoś różni od tamtego. Kto się uważnie przyjrzy, to może jakieś różnice dostrzeże. No, no i teraz mówię, już gwałtownie zaczynają zrzucać, bo zrzucił tu ma jeszcze odrost, a tu już następne no, piórę jest zrobione. Ostatnio ich nie dotykaliśmy, gdyż właśnie przed ostatnim lotem nie chcieliśmy ich poszyć, stresować. Tak jest. Zaraz, wy mieliście koszowanie, my byliśmy chyba w środę, a ty miałeś chyba w czwartek zaraz koszowanie, w piątek. Ja miałem w sobotę. A myśmy to nakręcali bodajże w czwartek. Czwartek właśnie. No, no to mówię. Ten gołąbek wspaniale leciał od pierwszego lotu w tym roku. Jaki ma numer? 238. I on też super leci właśnie w krótkich dystansach. Mi robił robotę i w średnich. I w tym roku go dałem na maraton. Przyleciał z dziurą w szyi. To ten, który pokazałem. Mhm. Zrobił 9 konkursów pod rząd i na 10. Ale ta dziura już się zrosła. Już mu się zrosła, jeszcze ma tutaj troszeczkę takie jak widać. Na piórach widać. No. Także dziurkę jeszcze ma. Strzelał do niego ze śrutu. Tak, i ten gołąbek teraz już był na locie na ostatnim, ale tylko tak się. No więc ten gołąbek, tak jak jest mówię. Ten z dziurą, tak? Jest ten z dziurą. On po prostu przyleciał. Na ostatnim locie go włożyłem też, żeby się przeleciał, no bo takie wariowały mi te samce na goniku. Włożyłem go, przyleciał oczywiście bez konkursu, no bo ta dziura jednak po tym pierwszym maratonie musi jeszcze widocznie. Ale teraz już jest całkowicie zrośnięta, ślady widać na tyle, co widać u półpierzeniu. Także w tym roku on zrobił na 9, wkładałem 9 konkursów, w zeszłym roku miał 10 i tak chyba w ostatnich 2 latach tak dosyć fajnie się pokazywał. Pokażę też jeszcze samiczki, może tutaj jakąś zobaczymy, które powtarzają. Jaki numer ma ta? Ta samica 168, ta samica leciała od młodego. Jest to fajna samiczka, która się wywodzi właśnie z Blue Diamentów. Jest wnuczką dla mojej 26, bo ona jest po 931. I ta samica, jakbyśmy sprawdzili, to ona w zeszłym roku była najlepszą samicą oddziału. 6 chyba w okręgu. 268. 268. Nie wiem, czy to znajdziemy. Zobaczymy tak? Tutaj na tych wynikach. Na liście zobaczymy tutaj, bo... 268, to może jest. Tak, ona ma 10 konkursów. 168, pardon. Tu jest. 168? 168. I ta samica... 268 czy 168? 168. 168, no. Tak, bo to są z 15. I ta samiczka w tym roku zrobiła 10 konkursów, a w zeszłym roku zrobiła... była 6 w okręgu. I dosyć fajnie sobie leciała, dawała sobie radę bez żadnego problemu, wracała w szpicy, także no naprawdę fajna samiczka. I ona jako młoda też leciała wybitnie, także dosyć taki fajny gołąbek. Tu pokażę jeszcze jednego gołębia, ponieważ no tych gołębi... Ten ma numer 2013 rok, tak? 2012-77-08. Jest to bezpośrednia córka mojej... Też jest tutaj na liście gdzieś? Wśród tych lotników? 77.0. Tu jest. 8 konkursów.
I to jest, mam tutaj rodowód akurat jej, tej samiczki. Ona się wywodzi z Kopman Bullet. To jest od pana Engela. Tak, Johna Engela. Tak, a samiczka, matka jej to jest właśnie 7826. Przypomnijmy tylko, John Engel to hodowca z Danii, my u niego też byliśmy. Pokazywaliśmy nawet, on miał z 205 tysięcy dolarów, ten gąb Bullet wygrał właśnie tak. 2 milion dolar Race WRPA. I Kopman, to był gąb pochodzący dokładnie z czystych Kopmanów, z oryginałów Kopmana. Tak, tak. I Kopman po, kiedy ten gąb, on już nie został sprzedany, kiedy gąb wygrał, to Kopman zamówił z tej hodowli do siebie nawet gołębie, żeby tak sprowadzić do siebie. Tak, dlatego ja ich kupiłem zaraz, jak się, tak, no, jak się okazało, że wygrał, to ja sobie zakupiłem trochę tej gołębi. Właściwie w 2009 już nagrywałem. No bo w Polsce to była aukcja, kolega Leszek Blecharz. Tak, tak, właśnie odegrał Leszka Blecharza, wcześniej miałem. Kociuba, tak. W jednym roku miałem, najpierw miałem z Leszka Blecharza, później jeszcze dokupiłem w następnych latach sobie już bezpośrednio Dengela. W każdym razie to jest z tej strony i to są wszystko na imbredzie, na Kopmana, właśnie na Bulleta. Czyli one są jakby Margie Man razy Klanie Deer, bo tam są tak właśnie prowadzone. A z drugiej strony z mojej właśnie tej super samicy z Blue Diamond. Tutaj dokumenty przed chwilą koledze wszystkie pokazywałem. Ferdynanda Hakera tutaj co tak, jest. I tutaj to jest tak, bo to rozmawiali, pokazywałem dokumenty, dlaczego to jest napisane. Ponieważ tamten pan miał uciętą nogę i nie mógł zawozić gołębi. No i tu pokazywałem te dokumenty z rodowodami, dlaczego tak się dzieje, nie inaczej, nie? No i to jest właśnie ta samica. Ona miała w zeszłym roku 13 konkursów. Przed zeszłym rokiem była u mnie najlepsza w kategorii C, miała 10 koeficjent, także ona co roku wspaniale leci. I to jest samiczka, moi drodzy, bardzo dobra w rozpłodzie. 7708, która daje też, wspaniale przekazuje. I to jest z tych gołąbków. Teraz mamy następnego gołębia. To jest ten gołąb też z tej tutaj listy, bo... Zaraz musimy zobaczyć, bo ja nie pamiętam wszystkich gołębi. Ale co ciekawe, ty szukaj tego gołębia, ja powiem, bo to jest lista, tutaj kolega zakreślił na czerwono te, które nie są jego, a te, które zostały. I to jest 61 gołębi, 28 jest twoich, tak? Tak. To są charakterystyka. No tak po prostu sobie przylatują, no co ja im poradzę, no nic im nie poradzę. A jaki ty masz tutaj teraz gołębia, jakim numerze? Mamy 77-86. I tego gołębia chciałem wam pokazać, moi drodzy. Tu był ten 7708. Bo tutaj już... Trochę mamy takiego wodomiku, ale... O jest, dobra, mamy. No i znalazł się ten jeden rozpłodowiec właśnie z 72 i 26, ale to już wracajmy do tego. 7786 mamy. I to jest tak, to jest córka mojej właśnie, o której wtedy pomyliłem, powiedziałem, że 74 i 73 to są lotniki. To są dwie najlepsze moje rozpłodowe samice. Jednej już nie mam, tej 73, została tylko ta na gołębniku. 47, 74. Tak, tak. I ta samiczka jak gdyby dała mi tą 86. Ta samica w zeszłym, nie w zeszłym roku była u nas... To jest matka do tego gołębia po prostu. Tak, to jest trzeci gołąb, nie, albo czwarty w okręgu w kategorii olimpijskiej A i to jest już któryś raz z kolei. Bo dwa lata temu na wystawie, która się odbyła, bo ta się nie odbyła wystawa, była 11 w Polsce w kategorii olimpijskiej A, czyli leci regularnie w lotach tak zwanych krótkich. Ona mi robi bardzo dobrze do 500 km. Ona 800, jak są z wiatrem, też przyleci szpicowe, ale raczej lepsza jest na krótsze. Jej córkę zaraz pokażę, żeby było wesoło. O, jeszcze popatrzymy tutaj, szukaj córki, a my popatrzymy sobie tutaj. Od góry też był ten 0207, 6679, też tu z linii Blue Diamond. Widzimy, że on jest analogiczny, ma jak ten wcześniejszy gołąb pochodzenie. Kurczę, chyba też ją nie dałem. Nie, to jest dobre. Tu mamy teraz niebieskiego gołębia, to jest o numerze 143 z 2015 i to jest roku. Jej córka. Nie wiem, czy znajdziemy tu w tym bałaganie teraz. Tu mamy gołębia właśnie rodowód do tego 143. I zaraz ją znajdziemy, żeby było jasne. O, to jest. I matka z córką dziś w tym roku leciały, można powiedzieć, łeb w łeb. Bo i mają po 9 konkursów. Nawet ten sam koeficjent. 665, a tamta 650 z 9 konkursami. No, także ona wygląda tak. Czyli drobny gołąb chyba w budowie taki, co? Takie one są właśnie przeciętne. Nie są duże, to są małe gołąbki, bo te duże gołębie właśnie, ja nie miałem do nich wielkiego przywiązania, nie robią mu mnie jakiejś fenomenalnej furory, jeżeli chodzi o loty. Dlatego skupiłem się nad ich budową. Mowy chowa, ale widzimy, tak, są to bardzo ładne cechy samiczki ma. Tak, jest wspaniała, czyli tamta matka widać daje dobre gołąbki, młode, nie ma problemu. Tu jest jeszcze jedna samiczka, którą chciałem kolegom pokazać, koleżanko. Tylko nie wiem, czy ją gdzieś znajdziemy, czy ona jest taka łatwa. My tutaj 70 ponad gołębi robiliśmy z tych lotników. Dobrze zabałem, bo przez przypadek wynieśliśmy. To jest ten gołąbek. Ona ma numer, poczekaj. 7756. Tak.
To jest ta samiczka, o której mówiłem, ta która była 20 w zeszłym roku w Polsce z wyczynem. Przepraszam, z długodystansowych. I to jest dokładnie z tych samych gołębi, moi drodzy. Bo patrzylibyśmy na rodowody, to na przykład ta matka, ta siostra, bo to jest półsiostra, zaraz pokażę. To jest 77-56 szukamy. Teraz może gdzieś tu wspólnie nam szybciej coś zejdzie. 57 to nie, tu. Będziemy szukać 70. Tu nie ma, ale... O, jest, dobra. Więc proszę sobie zobaczyć, jedną rzecz pokażę Państwu. Może tutaj bliżej, żebym ja mógł sobie jeszcze znaleźć jeden rodowód. Tutaj mamy w karmuciarze, że jest to po tym gołębiu, ten Bludianum 3503, tak, matka, to jest syn znowu. 11563. Tak. Tak, a to jest syn znowu mojej tej 26, także tutaj nie ma żadnych... cały czas się przewijają. Tak, czyli te numery są cały czas przewijają. I tak jakbyśmy spojrzeli, to są z tych samych gołębi, a tamta nie miała zasięgu, a ta jest wybitna w długich dystansach. Mało tego, był taki numer, że na wystawie mojemu koledze z Namysłowa, którego dałem w prezencie dwa gołąbki, na wystawie był prawdopodobnie, już teraz nie pamiętam, albo mój drugi z wyczynem, właśnie z tych gołębi, tylko że po 14, to 11444, a jego gołąb, czyli na mojej obrączce, którego dałem mu w prezencie, był bodajże albo trzeci, albo drugi, także obydwa gołębie były obok przy sobie, obok siebie na wystawie, także no tutaj przypadków nie ma, gołąbki lecą fenomenalnie, nie? Są linie sprawdzone tutaj u kolegi. Także tak to wygląda, no mógłbym tu pokazywać bez końca te gołębie. Tu będziemy teraz tak, bo teraz mamy wystawione na aukcjach tych gołębi młodych, najpierw tak młode skończymy, bo kolega już jutro będzie szedł do szpitala, także proszę też być wyrozumiałym, jeżeli kolega tam nie odbiera. Zobaczysz jeszcze już na tej liście, czy może ktoś pytanie jeszcze? Właśnie... Zaraz sobie do tych pytań jeszcze z tej listy na chwilę, za chwilę kolega przeanalizuje, za chwilę wrócimy. Bo tutaj jak jesteśmy przy tych pytaniach, to co tam jeszcze? Tu jeszcze miałem jedno pytanie odnośnie tego, jakie produkty stosuję, bo to było chyba powielane pytanie, no może ze 100 razy. Ze 100 telefonów miałem na ten temat, żeby powiedzieć chociaż w przybliżeniu, jakie i czyje produkty były stosowane. Więc powiem tak, żeby było jasno. Produkty, większość produktów, które tutaj daję na gołębniku, czyli takie na utrzymanie zdrowia, są w większości naturalne. Staram się w dwóch źródłach nabywać produkty, więc to jest Dominik Palacki, od niego biorę dużo produktów, zwłaszcza na odbudowę. No to troszeczkę powiem szczerze, ma wiedzę na ten temat i mi tutaj zawsze coś takiego fajnego, czy na wątrobę, czy coś, to są od niego brane te produkty, a drugie produkty są brane od kolegi Janka Kasprowicza z Szlojsa. I to są te dwie firmy, które w tej chwili, czy tam probiotyki, czy coś, to biorę z drugiej tej firmy. Dlatego większość produktów biorę naturalnych, bądź które nie są tam powiedzmy jakieś zmodyfikowane, że to jest zupełna chemia. Także tyle by było o tych pytaniach, jeżeli chodzi o produkty. I to nie jest to, że ja kogoś próbuję zareklamować, tylko mówię uczciwie, bo ja nie mam to pytanie się przewijały, tutaj ta inne jeszcze jakieś mamy takie, co byśmy mogli... Czy ta para, ta Verkamen ma długi dystans? No proszę próbować, nie chciało mi się już tych szukać dyplomów, no bym Państwu pokazał, jak siadają te gołębie. Proszę mi wierzyć, zaufać, że siedzą, latają od 100 km do 1000. Jeżeli mówimy o tej parze, której dokładnie? Tak, o tej parze Verkamen, tej parze rozpłodowej, która będzie też do sprzedania, czyli ten Verkamen taki pruszony, razy samiczka ta szali, która się wywodzi z gołębi Jansen Manders. Coś tak, jeszcze tam z tych, które mamy? No tutaj jeszcze pan tam jeden zadawał jakieś pytania dziwne, no ale to już nie chcę tam na nie wnikać, bo nie chciałbym tam już tak zagłębiać się. No i to wszystko na dzisiaj, nie? Także... Kolega jak wróci ze szpitala, będziemy tutaj cały czas te gołębie też jeszcze obserwować na aukcjach i mamy wszystkich ponad 200, także czasu troszeczkę będzie, każdy coś sobie będzie mógł znaleźć. My postaramy się te większość materiałów, które tu mamy, te listy i inne rzeczy, które od kolegi Grzegorza dostaliśmy tam na internecie zamieścić, żeby sobie każdy mógł spokojnie, czy to pod gołębiem, czy też na jakiejś innej stronie po prostu to zobaczyć. Także na razie dziękujemy, życzymy powodzenia, powrotu do zdrowia, no i może kiedy jak już kolega Grzegorz szczęśliwie ze szpitala wróci z podreperowanym zdrowiem, to może za kilka lat, kiedy będzie, zdecyduje się może kiedyś, a wierzę, że tak hodowca zrobi, bo hodowca tak naprawdę prawdziwy to nie ucieknie. Jeszcze zobaczymy nie raz na listach startowych nazwisko Cymer. Także. Dziękuję wszystkim i życzę udanych zakupów i mam nadzieję, że pójdą te gołąbki w naprawdę dobre ręce, bo tym gołąbkom też tego życzę. Dziękujemy wtedy bardzo, do zobaczenia, dobry lot. Do widzenia. No tutaj, nim wyszliśmy, to jeszcze tutaj kolega Grzegorz akurat odebrał przy nas telefon od kolegi
Kolejny... Maliny, Malina Wiesław, to jest hodowca lotujący w oddziale Sułkowice 203, to jest od Zakopanego, mówimy, ma 50 km, chyba 5 km od Krakowa. Tak, tak, jakoś tam właśnie. Tutaj z 20 minut Grzegorz z kolegą rozmawiał i o czym rozmawialiście? No, rozmawialiśmy o tym, oczywiście, że... Oczywiście o gołębiach. O których? O gołębiach, tak. Kolega tutaj zadzwonił do mnie, ponieważ zakupił ode mnie w 15 roku dwa gołąbki młode za symboliczne pieniążki, bo pan jest w bardzo starszym wieku, jest strany w zdrowiu. No i kupił ode mnie takiego gołębia 116 i 132 z 15. No i zaczął nimi lecieć, bo zawsze kupował z takich drogich gołębników tam różne do rozpodu, a wtedy mu po prostu za takie symboliczne pieniądze wysłałem, żeby miał chłop na stare lata radości trochę. No i w pierwszym roku od razu zrobiły komplet na modę i zaraz na roczniaka porobiły po 6 konkursów, gdzie mu zrobiły police, mówi takie pierwsze, że pogubili te najlepsze gołębniki po 20 gołębi. To on, jemu siadły, mówi, z wyprzedzeniem potężnymi były dwa w dziesiątce, czy w dwudzieste, tak? Dwudzieste w oddziele. I następne coraz szybciej zaczęły lecieć i mówi, że w tym roku je wycofał i miał po nich młodego, pozostał się jeden szali, a druga samiczka zginęła i zrobił to samo, bombarduje tak, że wyprzedzenie ma potężne, no i on jest w szoku, bo przez te wszystkie lata nigdy takiego gębia nie miał. No i tyle mówił tu kolega Krzysztof. Słuchaliśmy właśnie, bo tego troszeczkę zasięg rwało, dlatego nie mogliśmy tak nagrywać tego na bieżąco, ale widzimy tutaj klient wcześniejszy kolegi Grzegorza, no, będzie tutaj kolega Grzegorz tam jakiegoś gołębia mu szykuje, mu i wyśle, a no widzimy, pan ma około 70 lat, te gołębie się sprawdzają i tutaj było te 116-132, to ty nie wiesz po czym to są, później się w tej chwili nie sprawdziłem, bo nie pamiętam, będzie sobie można to zobaczyć, także dziękujemy, już teraz jedziemy, do zobaczenia, do wszystkiego dobrego.